Cześć, jestem Dawid Muczadło i witam Was w kolejnym filmie o Bug Bounty Security i o moich dokonaniach z Bug Bounty. Zmieniło się już bardzo dużo. Dobra, jakby regularnie to powtarzam, ale po pierwsze, dostałem pracę w security, po drugie, dostałem bounty od Samsunga, a po trzecie, brałem udział z teamem P4 w dwóch fajnych CTF-ach i będę prowadził live w tym tygodniu o bezpieczeństwie. Będę pokazywał, jak hakuję różne rzeczy i będę chciał przekazać Wam jak najwięcej mojej wiedzy. Zapraszam. Okej, dobra, zacznijmy od tego clickbaitu, który jest. W końcu, po wielu miesiącach, udało mi się wyczekać i Samsung dał mi bounty $1800. Jest to dosyć zabawne, bo na znalezienie tego błędu poświęciłem jakieś 10 minut. I leżąc po prostu na kanapie, znalazłem go przypadkowo. Ale mega się cieszę, że w końcu się to dokonało, że jakby znam kwotę, którą dostanę. Jeszcze jej nie mam na koncie, jak ten proces wypłacania jest w trakcie. Udało mi się znaleźć taki błąd w Samsungu. W zablokowanym ekranie mogłem wejść w aparat i kiedy zrobiłem zdjęcie i po jakimś czasie, po 4 minutach czekania na zablokowanym ekranie i się siedzi w galerii, aplikacja galeria oznacza twarze na zdjęciach. I kiedy sobie klikniemy w jedną z tych twarzy, to jesteśmy w stanie przejść później do wszystkich innych zdjęć. I nawet jesteśmy w stanie wylistować wszystkie kontakty, znaczy nazwy kontaktów z telefonu. Bardzo w ogóle zdziwiłem się, jak znalazłem ten błąd. Nie pamiętam, to było kilka miesięcy temu. Zgłosiłem go od razu do Samsunga. Nagrałem nawet ten film, który pokazuje, jak robię to i wysłałem go jako dowód do Samsunga. W sensie to było w liście kroków po prostu pokazane. Nice! Tak, teraz już wiecie. Nie był to jakiś super wyrafinowany błąd. Chociaż sam fakt, że trzeba było siedzieć co najmniej 4 minuty w galerii przy zablokowanym ekranie, nie jest to coś, co robi większość użytkowników, jak widać. Byłem pierwszy. Super. Dobra, kolejna wielka rzecz. Dostałem pracę jako security engineer w USA. Będę pracował zdalnie i mega się jaram, bo naprawdę chciałem bardzo pracować w security, chciałem hakować rzeczy i w końcu ktoś będzie mi za to płacił. Po prostu dla mnie to jest spełnienie marzeń po wielu miesiącach, a nawet latach ciężkiej pracy, uczenia się hakowania i wszystkiego z tym związanego. Udało się. Nie jest to koniec mojej drogi oczywiście. Będę rozwijał się dalej i będę rozwijał się na pewno szybciej, no bo będę pracował co najmniej 8 godzin w ciągu dnia nad hakowaniem i w ogóle nad bezpieczeństwem, więc wow, wciąż nie mogę w to uwierzyć i no, trzymajmy kciuki za tą pracę. Mam nadzieję, że będzie super, a wiem, że będzie super. I ta firma jeszcze nazywa się BlockFi, jakby ktoś pytał. W tym czasie brałem też udział w różnych CTF-ach razem z teamem P4 i graliśmy m.in. w CTF Google'a. Dobra, jadę w fajne miejsce, do Warszawy na CTF Google. Zapraszam. Dzień dobry. To już pod koniec pierwszego dnia challenge'u Google'owego. Leżę już w łóżku. Nie chciałem się wcześniej nagrywać i też nie za bardzo mogłem, bo nie chciałem przeszkadzać innym w rozwiązywaniu challenge'u, moim nagrywaniem. Powiem wam, że tak, dziś siedziałem 10 albo 11 godzin nad tymi challenge'ami od Google'a. Mi wspólnie z kolegą udało nam się rozwiązać jeden challenge i nad drugim siedzieliśmy z około 8 godzin i po prostu mam już dość, zasypiam. Także mam nadzieję, że następny dzień będzie lepszy, że uda nam się więcej zrobić. Zobaczymy, jak to będzie. Zajęliśmy 9 miejsce. Braliśmy też udział w CTF-ie Tokyo Westerns, w którym zajęliśmy 8 miejsce. Te CTF-y bardzo mi się podobały. Nie mogę powiedzieć, że sam rozwiązałem jakieś zadania. Był to wysiłek grupowy, ale przyczyniłem się w kilku przypadkach do rozwiązania tych zadań. Jakby to było tyle się zajęło nad tymi zadaniami, niektóre były, mózg mi pękał przy nich. Mega dobrze się bawiłem i naprawdę się cieszę, że mogłem grać z teamem P4. Myślę, że mógłbym niektóre z tych challenge'ów pokazać wam na live'ie, który planuję zrobić w ten piątek. Grafik wygląda tak, że planuję zacząć w ten piątek o godzinie 18. Nie wiem dokładnie, ile posiedzimy. Do 20, 21 może. Nawet później, do 22. A kolejny live będzie w niedzielę od 16. I na tych live'ach planuję szukać na żywo jakichś błędów, rozwiązywać różne CTF-y. Po prostu będziemy uczyli się razem, wspólnie. Ja będę opowiadał wam o jakichś rzeczach security, jakichś ciekawostkach, tipach, whatever, cokolwiek będę miał wtedy w głowie.
i pewnie wspólnie rozwiążemy jakieś zadania. W sensie wy będziecie pewnie pomagali mi, jak będę siedział długo nad zadaniem. I osoby, które są zainteresowane, zapraszam. Myślę, że będzie bardzo miło. Postaram się później wrzucić zapis tych live'ów na YouTube'a, żebyście mieli dostęp do nich. Ale jeśli możecie być na żywo, to zapraszam, bo będzie, wiecie, taki kontakt pomiędzy mną a wami na żywo. Taka komunikacja super, mi się to podoba. Także zapraszam. To chyba wszystko w tym filmiku. Zrobiłem duży progres w ciągu, nie pamiętam ile nie nagrałem filmu, z półtora miesiąca prawie. I co? No chciałbym dalej lecieć tak samo. Szybko. Może nie aż tak szybko, ale będę leciał do przodu. I mam nadzieję, że będziecie uczestniczyli w tym wszystkim razem ze mną, że będziecie śledzili to, co robię. To tyle. Dzięki za oglądanie. Pa, pa.